Witam Was serdecznie. Z tej strony Remix to jest pierwszy odcinek z dodatku do ROM 2 Total War Gniew Sparty. I zobaczmy sobie, jak to w ogóle wygląda. Mamy do dyspozycji 4 frakcje Ateńczyków, Związek Beocki, czyli Beocja, Korynt i Sparta. Ta historia jest trochę napisana jest, tak ogólnikowo, co się działo. A więc tak, Ateny tu widzimy mają bardzo dużo terenów. Dlatego, i tu będzie, ogólnie to jest ta wojna Peloponeska. Druga to jest wojna. I łącznie to się, ogólnie to się leją tylko dwie frakcje, tak. Historycznie Sparta z Ateńczykami i ich sojusznicy. Tylko zagramy kimś, który jest pomiędzy. I ja sobie właśnie chyba zagram Koryntem. Tak mnie naszło, żeby zagrać sobie Koryntem. Dobra, jesteśmy sojusznikami Sparty. Pewnie za wrogów największych będziemy mieli Ateny i Beocję. Ale również są tutaj. Od cholery jest frakcji między tymi wszystkimi, między tymi czterema frakcjami, tak, Tesalia i te wszystkie perskie nawet są frakcje, także bierzemy Korynt, poziom wyzwania, myślę, że przejdziemy go sobie tak spokojnie na trudnym, początek mamy normalny i co mamy tutaj za opcję, miłość Afrodyty plus 2. Do rozwoju wszystkich regionów. Słodko. Tradycje morskie. Pozycje do prędkości okrętów w bitwie. O Boże, bitwy morskie. Sparta. Jak ja nie lubię bitw morskich, już tak by mi pasowała Sparta idealnie, ale nie chcę brać takich głównych frakcji. I cień. A, ten minus 10 do przychodów z wytwórstwa. Pff, ale będę biedek lepo przez tych ćwoków. Tryb koszmaru. Aha, w kampanii nawet jeszcze jest ten tryb koszmaru w ogóle. Pokaż ruchy, nie, brak, dobra, 40 minut, wszystko ładnie. Militarne, dobra. No nic, rozpoczynamy kampanię. Dobra, filmik musiałem ominąć. W sumie chyba każdy nawet widział trailer tego dodatku. Nie chciałem powodować żadnych praw autorskich. Dobra. Ace. Co my tu mamy? Matka cała tego Grecja. Korintos. No wiem, to jest nasza stolica. Ładnie wygląda, ładnie. Ale nic nie możemy budować, tak? Dobra. Jak tutaj z tym to wygląda? To jest turowo? Jest turowo? Tu też. Idziemy od razu w wojo. A ten walka. Sparta z sojusznicy. Argos. Neutralni. Elidia z sojusznicy. Związek Achajski. Związek Beocki. O, Beocja też jest tam. Super. Wszyscy na Ateny. Ciekawe, czy uda nam się teraz przejąć tą stolicę. Lawron. Pyrus. Ich stocznia. Dobra. Wysyłamy to od razu tam. Naszego dyplomatę do Aten. Niech koczuje, niech szpieguje. Doborowi hoplici, hoplici, hoplici. Sami hoplici. Nie wiem. No nic, no, w tej kampanii również będę się zagłębiał. No w sensie będę uczestniczył w walkach morskich, w bitwach morskich. Także no nie wiem, jak to będzie wyglądać, ale będę się starał. No, tu trzeba będzie to wybudować, żeby lepsze flotę mieć, lepszą. Ambrakia? Gdzie jest Ambrakia? Tutaj. Wychodź, wyginajcie mi z tym.
Epir? Lol. To jeszcze Epir jest. Tutaj dwa miasta są, tak? Tu można wysłać tą flotę. Gdzie? A te trzycy tu są. Rakie Antarkio. Wielki. I tu coś mam jeszcze, tak? Ampiolis. Jezu, ten kolor ma tak porozrzucane te wiochy, że to chyba na stratę od razu pójdzie. Jakaś wysepka. Melos. Miciul, Korynt. Podzielony na trzy frakcje. Jeszcze Knossos murowany. Ja pierdolę. Mamy też Atyńczyków. I tu mamy Macedonię. Macedonia też by była fajną, grywalną państwem, fajnym. Dobra, wszystko chyba zrobiliśmy, żeby jedynie trochę podyplomować. Lydia. Czemu nie okna handlówki zmienić? Mendy. To nie mam. Za co mnie nie lubicie? Zaniechać kulturową. Serio. Sparta z handlem. Związek Polski. No ej. Teraz to wam o co chodzi? Więcej ludzi nie mam. Tesalia jest jeszcze wrogiem. Dobra, robimy turę. Aha, edykt. Tylko gdzie? Tutaj nie kontroluję. Tutaj, a te trzy miasta. Standardowo póki co weźmiemy tam ten edykt. Zobaczymy, jak długo będzie trwać tura z nagrywaniem. No co jest? Szybko. Czyli możemy nagrywać normalnie. Zagrożenia hegemonii. Wojna sprawia, że zmiany się nieoczekiwane sojusze. Odlubił. Mówią, żebym nie przejmował stolic. Tylko takie mniejsze włości, osłabiać wrogów. Sokrates? Boże, co tu się dzieje? Flota. 6 na 6. Nie no, ja to przypierdolę, jak ja to będę miał walczyć. 6 na 6. Muszę. Dobra, łucznika. Dobra, stoczymy tą bitwę. Nie musieliście długo czekać na pierwszą bitwę, przynajmniej. A że to akurat morska. Ateńczycy to mistrzowie we flocie. Więc no. Zwycięstwa na morzu będą dla mnie bardzo cenne. I to morze jest po prostu piękne. Okej. Dobra.
Lecimy. Oni mają po swojej stronie Temistoklesa. To nie fair. A ci co tak stoją? Ale pismo, pięknie. Fuck. Stara mawać. Ale taranować to. No nie. Super, przegraliśmy. Dowódcy mi kurwa staranowali. No ja pierdolę. Dawać tam, tanować. Dobra, kif tych trzeba to rozwalić. Nie, tutaj za dużo ludzi mają.
Nie! Nie! Kurwa! Jeszcze nie ogarnąłem tych bitw na statkach, bo... No jeszcze nie dla mnie to jest. Jeszcze muszę się poduczyć w tym stopniu, więc będę musiał trochę flot więcej budować. Cztery tury, dwie tury. Czemu tak długo? Dobra. Nie wiem na lądzie, gdzie tu gdzieś ruszyć. Bo Sparta stoi w miejscu. No stąd nie ma co. Stąd też nie ma co się ruszać. Więc jedyny jaki... Jedyna trasa, jedyne pole bitwy, jakie na razie mi tu pozostaje, to jest właśnie walka na morzu. Tutaj, za tyńczykami. Ale możliwe, że uda nam się przytrzeć tu i tą wyspę tu zająć. Zobaczymy, czy nam się uda. Menda mnie dogoniła, no. To burza. Przy klifach. To trzeba uważać, pewnie bo przy klifach będzie stał to... Jakiś szturm coś. Sztorm raczej. Dupa będzie. Lato. Kurwa. Sami nakłaniają do walki. Coś pięknego. Próba zabójstwa. Świecie, kurwa. Sokrates zajpierdala cię. Nie, Sokrates zranił mojego. Cztery tury to się... O, jak? Co? To... Wycofać. Cztery tury to się. To jest po prostu jakieś niemożliwe. Jaki to ma garnizon? Hoplici, gwardia hoplitów. Cztery oddziały, tak? Też mam nie być to mieć. Wtargnięcie do Związku Etolskiego. Wynajmę na chwilę. Możemy dać cel wojenny, jo? No tak, no. Szturm na Ateny, ludzie. Zobaczymy, to pójdzie za radą.
A? Święto Salaminy. Jo, jakie fajne. To powiedziano Epir Macedonia. O, to się dać, spoko. Joński z Bizancjum, Joński z Rodos. Najemni, pis. A ten, to się Ateny wierzgają. Chcą, żebym swerpował szpiega. To najlepiej tutaj. Dobra, weźmiemy teraz epistemologię. Coś peltaści, coś. Traccy. Cokolwiek tam. Byleby do walki się dało. Czy tu podpłynęli? Dobra, ambary, kra, kra, kra. Jakoś po prostu świątynię buduje. To jest 4 do żarcia, nie, tak nie można. All I ask is a treaty. I have your Chętnie. Jesień. Więc jesienią się nie walczy. Co tu się teraz dzieje? Olimpiada dobiega koniec. Dumna dzieje czas i igrzysk. Chwała Zeusowi. Na razie wyślemy tylko posłów. Nie mamy pieniędzy na jakieś ruchy. Już nie ma kasy. Dobra. Jeszcze jedną turę musimy przesiedzieć tutaj. Nie wiem, zimą będziemy atakować chyba. Znaczy jesienią. Mam nadzieję, że nie będzie z tym żadnego problemu. Dobra, robimy turę. A, to tam Aristeros. Więc zostawię razem. Imperium. To teraz nie działa.
Skryte działanie, coś tam, coś tam. O, możliwość budowy fontanny. Weźmy fontannę. Ateńczycy. Zabić Sokratesa. Ja pierdolę. Ten Sokrates jest jakiś nieśmiertelny. A spróbujemy go zmanipulować? Haha. Sokrates jest nasz. Hihi. Zwał. Płyniemy z flotą. Co? Czekaj. Dwa oddziały. Tak, ja mam. Tak, dwa tak. Cztery oddziały strzelców, o co wam chodzi? Flotę ja mam 6 oddziałów. A on ma 7. Nie no, walczymy, co ja będę. Może się jakoś uda. To jest tak żałuj, że nie kupiłem tych jeźdźców. W deszczu nie chcę się walczyć. Dobra. Mamy tu miasto. W sumie wszyscy tędy pójdziemy. Potem się będziemy rozstrzelać. Strzelcy. Ile tu strzelców? Zobaczmy sobie tylko, jak wyglądają nasze jednostki. Zacznijmy od strzelców. Trakowie. Prezentacja. Kolorowo. Ucznicy kryteńscy. Oszczepnicy. Teraz wojo. O, fajnie. Niektórzy mają właśnie te hełmy zarąbiste. Doborowi hoplici. Te są zwykli hoplici. Też niektórzy mają już te. Zaś tacy chłopici to po prostu są chłopici. Okej. Okay. Rozpocznij bitwę. Szybko. Może uda nam się jeszcze jakoś rozwalić te statki akurat. Zanim tamte dopłyną, to jest szansa. Co się dzieje? Oni podchodzą do lądowania. Fuck. Stać. Te skurwysyny podchodzą do lądowania. Strzelać, ludzie. Strzelać. Marynarze.
Ogarnijcie się. Denerwuje mnie to. No to cholery mnie to denerwuje. Ja pierdolę! I żryjcie, gówno. Ożysz ty. Ale żebym zlagował to. O, ostro sklejają. Dobra, nas się już wylądowali. Szybko musimy zdobyć ten punkt, żeby byli jakoś roztargnięci, żeby nie wiedzieli, czy walczyć cały czas tutaj, czy przywrócić i przejąć punkt. Także powłączamy sobie tutaj mury. Bardzo powoli bić, a my w tym czasie będziemy tam sobie przyjmować. Kolejny oddział wylądował. Możesz wygnoję. Trzeba to wygrać. Ich gwardia jest strzaśnięta. O, na przykład przeciwko naszemu dowódcowi walczą to.
dorwali ich. Jaka destrukcja przez płotki. Twardo. Dobra, za nie wejdą. Stawić się ładnie, nie atakować w formacji. I atak. Fuck, oni jeszcze mają jednak amunicję. A nasi już ich zaganiają to. No i migoczą. Też już migocze. Ci też są strząśnięci. No, dawać. Czemu generał nie ma żadnych tych? No, ale odwrót tutaj jest dostępny. Jak chciałem w pewnym momencie odwrót zrobić, to nie było tej opcji, no. No Jezuniu! Otoczeni, a giną tak wolno, że to jest... po prostu niemożliwe. Teraz to ich zabijają. Dobra, wyskrobali ich. Aha, oni wystrzeli, że są rzeszki, no. Jezu, no nie uciekajcie aż tak. Obsrane gnioty, no. I uciekacie, no co za... cymbały, no nie. Dobra, mamy was, gnoje. No, Jezu, ile musiałem ich gonić, żeby zabić. No, bitwa była wyrównana. Straty też podobne.
Się przynajmniej najemników pozbyłem, to też dobrze.